Das alles ist Heil! Die große Zeit. This is a story of resistance. Cześć, siemano. Witam w kolejnym seansie z Enemy Fronta. Widzę, że w Polsce też lubią ziemniaki, tak jak w Norwegii. Jesteśmy w tym momencie w szpitalu i musimy pójść do pana doktora. Nie pamiętam niestety. Przez to święte namaszczenie. Nie pamiętam niestety, jak się nazywał ten lekarz. Czy tu mogę coś pomalować? Nie, nie. Dobra, lecimy dalej. Gdzie są te panie? Dzień dobry, rotmistrzu. O, dzień dobry pani. Dzień dobry, czy mogę pomóc? Bo ja trochę chory jestem. Ach, chyba nie. Co tam, rotmistrzu? Napił się pan, możemy iść. Witam, witam. Dobra, nie chcę patrzeć, nie, nie. Proszę. Oczywiście, tylko... Zajmę się tym. No, no, lepiej, bo ja nie lubię szpitali, strasznie. Źle mi się kojarzy. Nie ma sensu tak tutaj stać. Idziemy. Władek? Władek! Ciągle wśród nas! To Robert Hawkins. Przyszliśmy pomóc. Dobrze. Kapral Manierka potrzebuje dodatkowych ludzi. Czemu on chodzi z bronią w szpitalu? Manierka, ten mały... Wracaj do zdrowia, przyjacielu, a my przepędzimy nazistów. No. Zrobimy to. Musimy. Znaczy, ja nie chcę spoilować powstania, ale wiecie, jak to się skończy. Znaczy, nie wiem jak... Nie wiem do końca, jak fabularnie to by wyglądało tutaj. Co będzie z Hawkinsem i tak dalej. Ale... No, ale powstanie się skończy tak samo. No, sorry. Oj, znowu Steam. Oczywiście. Oj, ale krzyczy z bólu. Tam powinniśmy iść. A czy mogę tutaj się przejść? F, aby uratować. Biorę F. Gdzie? F. 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 O, ej, pomogłem. Jestem lekarzem. O-o. Chyba się wykrwawia, ziomek. No niech ktoś pomoże. O! Nie chcę nic mówić, ale on chyba we mnie wszedł. Sanitariusz, jest achievement. Nawet nie wiedziałem, że za to jest achievement. Przyznaję się, nie wiedziałem. O kurczę, tu jest chyba kostnica. Nie, odpoczywają. Dobra, myliłem się. To pierwsze słowa. Dobra, wychodzę. Nie lubię kostnic. Blehe. Kostnice to prawie jak cmentarz. Dobra, idziemy. Hop, hop, hop. No, mógłbym szybciej iść, no. Co tam? Co tak zacząłeś biec jak szalony? A może tu nie wolno biec? O, nie ma nic do malowania. Manierka. Fajne nazwisko, Manierka. Pewnie dlatego, żeby po angielsku lepiej czytali, mówili. Nie ma nic do malowania, ale mam opcję. Co haczy mi tutaj? LOL? To nie powinno haczyć. Dziwne. A, tam, tędy mamy wyjść? Trochę świeżego powietrza. No. Rozejrzę się i popytam. O, deszczyk. Jak deszcz wygląda? No. Standardowo jak w grach. Leczenie. O kurde. Wow. Aż sobie cyknąłem foto. Mamy zameldować się u manierki. Gdzie on jest? Na barykadzie. Zdaje się, że Niemcy szykują się do ataku. Mam złe przeczucia. Ja też mam złe przeczucia. Już skończyli gadać? A, mam iść tam. O, tu jest znaczek. Nie mogę go malować? Jeszcze raz? No, szkoda. A tam? Co tam jest? Sorry, że tak tutaj przedłużam, ale strasznie duże te etapy. O, niewidzialna ściana. No to już polecieli w kulki. Twórcy gry. Mogliby przynajmniej dać wejść w te pomieszczenie. Serio. Czy... O, to nasi.
Coś Lara? Niedobrze. Wiedziałem, chodźmy. No dobra, będziemy pomagać. Ja tylko sobie tu biorę... O! Snajperka z lunetką. Pięknie. Panzerfaust? Czuję, że się przyda. Dobra, ale zmienimy na razie na... Nie ma. Zostawiłem tą snajperę. Wiedziałem. Hawkins na barykadę! Zabij wszystko, co się rusza! Dobra, jestem na barykadzie, ale nic nie widzę. Się przejdę tutaj. Ach, te światło. C. Chciałem dać C. Co oni tak biegają? A, pochowali się. Dobra. A to jest inny rodzaj. Dobra, będę wiedział. Tam zabiłem. Oj, ale ja nie widziałem. No, jak na wojnie, nie widziałem. Chciałem powiedzieć, przecież ich nie widziałem. No the fuck. The fuck po prostu. Tu powiem. Coś się kroi. Atakują, no. Atakują. Już, już. No. Jestem na barykadzie. A, muszę przejść tutaj, żeby się oni uruchomili. Tak. Ale zlamiłem. Dobra, nie przeszedł. Co, on przeżył? Nie miał prawa, ja nie pozwalam. Żeby przeżywali. I wymiana amunicjonem. Czy ja mam granatę? Tak. A macie ten, Mołotowa. Którego? Tam. Oj. Jak ja miałem go ustrzelić? Dostałem informację, skierowałem się i zginąłem. The fuck. Podejście numer 3. Coś się kroi. Tak. Powiedziałbym coś, ale nie wypada w tym momencie. Dobra, lecimy. No dalej. No i jestem tu, no i czekam. Czekam, a nie stąd będę wychodzić. Lol. Immortal przeciwnik. O. Pięknie, w bioderko dostał, kupa poleciała. Zesrał się po drodze ze strachu. No. I jeszcze. Przeładuj. O nie, biegnij, biegnij. Przeładuj. Czemu on przecież przeładował? To jakiś bug jest, czy co? Musimy zatrzymać ich dotarcie! No kurde! Dobra. No kurde, ale obrywam. Biegnę, ja uciekam. A muszę wyzdrowieć na chwilę. To wszystko, co mam. Oszczędzajcie amunicję. No. Dobra, dzięki za info, dzięki. Oj. Jaką może trzęść tak tym, skoro nic się tu wokoło nie trzęsie? Dobra, kolejny Niemiec padł. Kolejna rodzina bezpieczna. Pięknie. O, headshotik. Ta krew dziwnie tu wygląda, serio. Pranot. Amunicjon, tam coś po... Po tej stronie, ale najpierw muszę z tej. Masz, co do mnie strzelasz? Pozwoliłem? Umieraj. Tam czop jakiś się schował, tchórz. A, nie tchórz, synonim Niemca. Aha. Taki suchar. Biegnie kolejny. O, w dupę. Gdzie jest pan TV? Gdzie jest czołg? On tu jedzie. No dobra, ja chcę. Pięknie. Musiałem chwilę poczekać. Co ja mam teraz za broń? O kurde.
Dajcie mi... Gdzie mam pancerfalsa? Jakie mam rozwalić ten pojazd? No i czym? Serio. Biegnę tu. I tu mam skrzynkę. Spokojnie. No ja nie wiem. Nie wiem, czym mogę do niego napierdzielać. Oj. Ale chyba dam mu mołotowa. Lubi mołotowy, co? Tak, lubi mołotowy. Cicho, szwaby jednak. No co Cicho. Pytam coś jeszcze? Wymień magazynek. O, tam są, grupowo się ustawili. Haha, chyba dwóch naraz ścisnąłem. No, dostał. O, w dupę. Co tu? O, dostałem trochę mocno. Czy ja mam jakieś granaty? Nie. Dobra, leci butelka. Dobra, ty. O, wykonany, jest, wreszcie. A ja jeszcze sobie na dobranoc ich tu podpalę. Haha! Płoń! Pięcie! Au! Zniszcz czołg! Tam na lewo! Trzeba podłożyć ładunki pod ten mur! Gdzie? Pod który? Serio, nie wiem. Tu? Tam mam wejść? Co mam tam zrobić? A, mogę. Mogę wejść. Dobra. Podłożę. Ale... Muszę to zrobić bardzo szybko. Poproszę na 6 sekund. Uciekam. Uciekam! I bum. Pięknie. Czołg był głupi jak but. No. Czekajcie! Będę wam strzelał w plecy! Dopiero początek! Każdy, kto może stać na własnych nogach, na drugą barykadę! Dobra. Na którą? Jak tam iść? Dzięki, ziomek. No. Pomogę ci. Sobie przez ścianę wszedłem i nie pomógł. Ej, serio. No czemu? Ej. No synek, ja chcę tędy... No, teraz ten. O, jest. Dobra. A co tu jest? Wow. Pomieszczenie do niczego potrzebne. Ej, a może ja tędy wejdę sobie, co? Czy gra to przewidziała, że ja mogę sobie tu wejść? Nie. Ej, bo mi znowu wybiją... Wybiją mi całą drużynę. To jest dobre czy złe? To jest dobre. Tak. Uwaga! Dowódca! Musimy go wziąć! Gdzie jest dowódca? Gdzie ja mam broń? Kurde, no nie trafię go. Oni chcą, żebym wyszedł, no. Świństwo. Gdzie tu jest skrzynka? Dajcie mi skrzynkę, dajcie mi snajperkę, powiem wam. Wtedy jak ich zabić. O. Idę. Dobra, umarł. Co to było? No i tak to się kończy impreza. Jaki chaos w ogóle jest na tej misji, straszny. Ten chaos mi tak przytłumia. Że ja generalnie nie wiem, co ja mam robić. Nie. Każdy, kto może stać na własnych nogach, na drugą. Dajcie mi. O. O. O to chodziło.
Dajcie mi. Chodziło mi o snajperkę czy kawunia. O, ej. Kijaja w ogóle. Można sobie tędy chodzić. Są jakieś znajdźki? Dzień dobry. Ej, są. Lol. Dobra, dobra, idę pomagać. Mi się robi źle. Lol. Jak? Ej, no. Widzicie to? Czy ktoś to widział? Czy ktoś to widział? Znowu mają jakieś nanotarcze. No, ile razy będę przeładowywał? No. Gin. Musimy go zdjąć! Gdzie dowódca, widzisz? To nie jest dowódca. Sorry, synek. To jest wóz pancerny. No. Dobra. No, poszło. Co tam? Co tam, co tam jeszcze? Gdzie jest moja snajperka? Nie? Nie? Tak. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. I co tu jest? Tu nic nie ma. A, dobre, dobre. Pysznie. Dobranoc. Amunicjon, amunicjon. Weźcie się zamknijcie. No, ze mną to na pewno sobie za dobrze nie poradzą. A, chciałem go z daleka, ale nawet nie strzeliłem blisko niego. Dobra. Skąd strzela? Stąd. Co on robił? Gin. Gin. No co to było, ej? Z czego? Sorry. Sorry. Zużyłem. Mogę tylko tym. Koktajlem. Chyba się bugują. A niech się bugują. No niszczę, niszczę. Tylko tak mogę. Serio. Bo nic tu nie mam. Chciałbym mieć, ale nie mam. Smutek. Niszczę, niszczę. Op. Dobra, gincie. Co do mnie strzelasz, muru konie jeden? Co mnie tu przesuwa? To, a, na spacer. Na spacer się wybrał. A dacie mi ten, pancerfała? No. To jakie mogę załatwić? Ktoś sobie to wyobraża? O. Idę, idę. Lol. Czy ja coś tu widzę? Tak. O, niewidzialna ściana, super. Mogę jeszcze wyżej wejść, może tu coś znajdę. Co tam, ziomek? O, jest! No. A mogę stąd strzelić? Oczywiście, że nie. O! Co to jest? Co to? Ej, tu jest niewidzialna ściana, uważajcie, no, jak będziecie grali. O! Ja go nie widzę za bardzo. Nie widzę go za bardzo. Mogę stąd strzelić, bo ja się boję, że... A, zresztą. Wycofują się! Szybko po flagę! Gdzie jest mój pistolet? To znaczy...
A dobra, nieważne. Ubzdrało mi się, że mam jakąś broń jeszcze dodatkową. Nie wiem czemu. O, jest. Uciekają. Gimbusy. Ale ile nas to kosztowało? W nocy musimy być czujni. Niemcy z pewnością spróbują znaleźć jakieś słabe punkty. Szkoda, że nie wziąłem kurtki tego trupa. Była cała we krwi. Była ciepła. Teraz tylko to się liczy. No to ciekawie. Johann Dietrich i ja wzięliśmy niewielki udział w operacji Kusza. To była skoordynowana próba zniszczenia rakiet V2, którymi nękano zachodnią Europę. Dietrich był niemieckim antyfaszystą, wyszkolonym przez Brytyjczyków do przeprowadzenia właśnie takiej misji. Hej, pisarzu! Ale wiesz, w co się pakujesz? Jeśli teraz zrezygnuję, nie będzie to długa historia! Naziści nieźle się natrudzili, żeby ukryć swoją cudowną broń. Musieliśmy potwierdzić, że cel to prawdziwa fabryka, przed dokonaniem nalotu. Na papierze wyglądało to na zwykłą misję sabotażową, ale w nazistowskich Niemczech nic nie jest proste. Ruchy, ruchy, ruchy! Dosyć szybko zlecieliśmy. Ale to już zobaczymy w następnym epizodzie. Cześć!